Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj mamy poniedziałek i stwierdziłam, że to jest idealny moment na rozpoczęcie nagrywania weekly vloga, bo dawno trochę tego nie robiłam. Mam nadzieję, że nie wyszłam z sprawy, także zapraszam Was na tego tygodniowego vloga. Mamy poniedziałek, godzina 10, ja wstałam dzisiaj o 9, trochę się ogarnęłam, posiedziałam sobie jeszcze w łóżku razem z Lumką. Zobaczcie na tego słodziaka, leży tu sobie ze mną, bo najczęściej śpi z rodzicami, ale moich rodziców dzisiaj rano nie ma, pojechali do miasta załatwiać, ogarniać i tak dalej, więc one przyszły do mnie i tak sobie razem spałyśmy. No ona jest strasznym śpiochem, więc pewnie jeszcze będzie spała do 12. W ogóle dzisiaj pogoda totalnie nie dopisuje, zobaczcie na to. Dwa ostatnie dni były piękne, ja cały weekend siedziałam w domu, nie miałam żadnych planów. Dwa ostatnie dni były piękne i dzisiaj poniedziałek i jest do dupy pogoda, pada i w ogóle, ale ja lubię taką jesienną pogodę. Właśnie, bo to jest jesienny vlog, dokładnie tak, jest, mamy jesień i jak wiecie, ja zawsze robiłam vlogi jesieniary na YouTubie tutaj od tam 2 czy 3 lat. Pamiętam, że co roku się pojawiały i w tym roku oczywiście też nic się nie zmieniło, ja dalej kocham jesień. Wiadomo, lato jest zarąbiste, kocham podróże, kocham jeździć na różne plaże, wyspy i tak dalej, ale mimo wszystko jak już się tym nacieszę, jakby już się zmęczę temperaturą i tak dalej, jak przychodzi ta jesień, to jest po prostu taka wisienka na torcie po wakacjach. Także bardzo się cieszę, już wróciłam na studia i w ogóle wszystko o tym wszystkim Wam opowiem, ale to nie teraz, z racji, że teraz idziemy robić sobie śniadanko. W ogóle kilka razy już Wam pokazywałam te płatki pod oczy, ale wciąż dostaję pytania i są to płatki pod oczy z Pixi. To jest już moje trzecie opakowanie. A teraz idziemy po pierwsze zrobić kawkę, po drugie jakieś dobre śniadanie, nie mam jeszcze pomysłu co. I po trzecie ogarnąć w kuchni, bo jest lekki syf. O, w ogóle patrzcie, jaką mam zarąbistą koszulkę z Wednesday. Okej, zmywarka ogarnięta, teraz czas na kawkę, ale chciałam Wam jeszcze pokazać, że u nas w domu jest obsesja na punkcie sezonowych kubków. I jak się zmienia dana pora roku, to są kubki zmieniane. Właśnie teraz mamy etap jesienno-halloweenowy i mamy kubki jesienno... O, proszę bardzo, jakieś takie. Tutaj proszę bardzo, nawet mamy kubeczek z Harry'ego Pottera. No naprawdę, nawet szklanka jest. Jest naprawdę dużo tych kubków. Teraz akurat większość jest jeszcze w zmywarce. Ja kocham i moja mama też. Kochamy właśnie sezonowe kubki. Zrobię sobie kawkę w tym. O. Tada. W ogóle bardzo często się pytacie o różne kubki, skąd je mamy. Większość jest z TK Maxx. Na przykład teraz pewnie jak pójdziecie, to już będą zimowe kubki. No ale na przykład wakacje były jesienne i naprawdę można się w kupić. O, tutaj jeszcze mamy takie. Te też na 100% są z TK Maxa, bo pamiętam. Także robimy sobie teraz na rozbudzenie. Zaczniemy od kawki. Dobrze, kochani, minęło trochę czasu. Za ten czas zdążyłam się przebrać w cieplejsze rzeczy, bo dzisiaj jest już naprawdę zimno. Jest teraz 8 stopni, jest godzina 11, także masakra, po prostu tak się zimno zrobiło. Ja jeszcze jestem trochę w ogóle chora, tu mam taki kaszel, jakbym miała po prostu mieć zaraz zapalenie płuc. No ale trudno, jeśli chodzi o to, co chcę zrobić, to znalazłam przepis fajny na TikToku na śniadanie i są to takie racuchy, nie wiem, to jest jakiś przepis amerykański, że po prostu kroimy jabłko i wkładamy do ciasta naleśnikowego i dajemy na patelnię i to się smaży i powstaje nam taki placek, ale ja zawsze to po prostu nazywam racuchami. No w Polsce jemy placki z jabłkami i nazywamy to racuchy. Kocham, to jest chyba jedno z moich takich ulubionych plackowych rzeczy. I zrobimy to leniwie. Zrobimy to z Thermomixa. W ogóle właśnie dzisiaj mamy poniedziałek, wczoraj była niedziela i teraz straszne rzeczy się dzieją w internecie. Generalnie wychodzą straszne dramy. Właśnie jak ja to oglądam, to wczoraj wyszedł film Konopa. No i ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo kiedy właśnie te wszystkie dziewczyny miały po 13 lat i kiedy to się działo generalnie, to ja też miałam 13 lat i też jeździłam na te meetupy i też byłam na tych wszystkich meetupach we Wrocławiu, na których te rzeczy po prostu później się działy. No i co? Jestem trochę przerażona jakby, że takie rzeczy miały miejsce i nikt o tym nie wiedział. Nikt o tym wcześniej nie poruszył tego tematu, także jest mi bardzo, bardzo przykro. Także to jest obrzydliwe. To jest smutne i ja nawet nie chcę się na ten temat wypowiadać, bo ja już jestem po prostu przebodźcowana tym wszystkim. Ja już naprawdę mam dość słuchania na ten temat, jestem totalnie obrzydzona i jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, co się działo i nie posądziłabym nigdy o to ludzi, którzy byli moimi idolami z dzieciństwa, których oglądałam i z którymi spędzałam wolny czas. Tu nienawidzę tego tematu i nie chcę się w ogóle na ten temat wypowiadać. Z mojej strony statement jest jedyny taki, że jakby ja się tym brzydzę. Nie sądziłam, nie spodziewałam się takich rzeczy, nigdy w życiu bym o tym nie pomyślała.
myślała, no ale co, teraz już nie możemy z tym nic zrobić, jedynie co to możemy walczyć. Nie wiem, do kogo dotrze ten filmik, ale wiem, że w większości moja widownia to są jednak dziewczyny, więc jeżeli coś takiego kiedyś miało miejsce w waszym życiu, nie bójcie się o tym mówić, nie bójcie się kontaktować z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za wyciąganie takich rzeczy, za podejmowanie działań, by osoby, które dokonywały się takich czynów, ponosiły konsekwencje, na jakie zasługują, więc jakby nie bójmy się o tym mówić. Ja wiem, że to jest temat wstydliwy pewnie dla wielu i takie rzeczy jakby nie są żadnym przyjemnym tematem, ale jakby trzeba się odważyć, żeby takie rzeczy nie miały miejsca w przyszłości. I to jest jedyny jakby statement, który ode mnie otrzymacie, ja nie chcę na ten temat rozmawiać. To jest kanał czysty od takich rzeczy, także jakby odsuwamy ten temat. No ale jeszcze jedna przykra sytuacja jest taka, że nie wygrałam wczoraj Ojdomku Wojtka, a bardzo na to liczyłam, naprawdę bardzo na to liczyłam. Co prawda sam live był bardzo przyjemny i bardzo dobrze mi się go oglądało, umilił mi niedzielę. Szkoda, bo jak patrzyłam na ten domek i na tą łódkę, to już sobie myślałam, ile fajnych melanży by można było tam zrobić i jak fajnie można byłoby spędzić wakacje. No ale co, kiedyś sobie kupię taki domek, po prostu. A teraz robimy ciasto na naleśniki. Okej, ale to jest strasznie rzadkie. Na naleśniki może tak, ale na racuchy? Chyba nie. Wiecie co, ja dosypię jeszcze do tego mąki. I patrzcie, jakie mam gigo jabłko. Taki jest to przepis. No i widzicie, to ciasto jest takie turbo gęste. Nie no, ja dosypuję tutaj jeszcze. Tutaj potrzeba więcej tej mąki. Okej, no i to już jest lepsze ciasto. Dobra, zostawimy to tutaj na 15 minut, bo tak też każą. A za ten czas pokroimy jabłko. Szczerze, nie mam pojęcia, do czego to jest, ale to ma tutaj takie coś i ja po prostu tym będę wycinać te po prostu jakby niejadalne części jabłka. Dobra, mamy nasze ciasto, mamy rozgrzaną już patelnię i teraz wydaje mi się, że nie pozostało nam nic innego, zanurzyć to jabłko. Dobra, no i teraz ładnie się to ciasto osadziło. Dobra, chyba coś z tego wyjdzie. Mam nawet tematyczną packę do przekładania z nietoperzem. Wyszły! Zobaczcie! Ja wam to zaprezentuję, jakie ładne wyszły! Bo wyszło perfekcyjnie, zobaczcie! Teraz ja dokończę robić te racuchy i widzimy się, jak już będą ready i będziemy je testować. Okej, guys, robię właśnie herbatkę. Placki zostały już usmażone. Nie było żadnych jakichś niepowodzeń. I robię moją ulubioną, taką już troszkę bardziej zimową herbatę. Ale wciąż... Ło, czy wy to widzieliście, jak ja to złapałam? I teraz do tego pomarańczka, czyli no tak jak mówię, troszkę bardziej świątecznie i goździki, czyli też świątecznie. I robimy siup. I jeszcze drugi kawałek. I wrzucamy. I jest najpyszniejsza herbata pod słońcem. Kocham cukier puder, no a do racuchów jest on niezbędny. Dosypałabym jeszcze cynamon do tych jabłek, żeby zrobić właśnie też taki bardziej jesienny klimat, ale nie mamy niestety cynamonu. Mama właśnie pojechała też na zakupy, więc powiedziała mi, żeby koniecznie kupiła cynamon, bo ja chcę robić dużo fajnych ciast i ciasteczek na takich jesiennych, żeby tak się bardzo wprawić w ten klimat. Mama wczoraj ściągnęła ze strychu czy z jakiegoś składziku wszystkie jakieś jesienne ozdoby z poprzednich lat, które mieliśmy i których nie zużyliśmy. Tutaj na przykład pełno serwetek, te są cudowne. Tutaj mamy nawet kostki lodu. Coś takiego tutaj do robienia jakichś takich ciasteczek, które później można w taką dynię złożyć albo nałożyć tak na kubek, to też jest fajna opcja. Tutaj też po prostu jakieś ozdoby, oczy, trumny. Tutaj u nas w domu też pełno ozdób. Tutaj akurat mamy, o proszę bardzo, orzechy. Kina mama naprawdę udekorowała już porządnie dom na jesień. Tutaj też mamy pełno ozdób. O, podusie w ogóle przepiękne, te mi się mega podobają. Sweater. No przepiękne są, naprawdę cudowne. Następnie tutaj pełno świeczek, też kolejna dynia. No i tutaj to już w ogóle raj. To po prostu osoby, które mnie obserwują, wiedzą, że tutaj się zmienia po prostu za każdym razem właśnie wygląd tego tutaj naszego tarasu, no bo on jest taki całoroczny, możemy sobie tutaj siedzieć cały rok, zresztą tutaj jest plexi, wszystko jest jakby pozakrywane, więc tutaj jest ciepło cały rok, ale wiem, że wszyscy czekają na test racuchów, także let's do it. Trochę się boję. Jest ładnie zrobione, jak naleśnik. Przepyszne, przepyszne. Po prostu smakują tak, jak moje dzieciństwo. Mega. Jedyne, co zrobię następnym razem, to obiorę, w sensie jakby wykroję skórki
od jabłka i też jeżeli będziecie robić ten przepis, to polecam wam, żebyście to zrobili, bo jabłko, wiecie, ono się tak jakby podpieka, tak smaży to jabłko, więc ono jest mięciutkie w środku i tak po prostu jest jak taka szarlotka, a ta skórka no niestety zostaje twarda i nieupieczona, więc ona się bardzo jakby no, w tym cieście zaczyna odrywać od tego ciasta, gdzieś tam się pląta w buzi, ja takich nie lubię, więc skórki następnym razem na pewno obiorę jabłko następnym razem, ale kocham jabłka na ciepło, uwielbiam. Także ja teraz zjem sobie to śniadanko. Powiem tak, obżarłam się niesamowicie, ale było przepyszne, także jestem siebie zadowolona. Naprawdę polecam, bardzo łatwy, szybki przepis, można się najeść. No i generalnie można też na przykład takie rzeczy sobie zabrać do szkoły, bo to jest takie coś, co nie ubrudzi wam niczego, ani z tym stylu możecie sobie przygotować wieczór wcześniej, po prostu takie jabłka zapakować do pojemnika, pojemnik do lodówki i rano tylko wyciągnąć i zabrać do torby. Moim zdaniem mega opcja, bo można to też jeść rękami, normalnie nie trzeba brać sztućców i tak dalej. Ja, jak wiecie, zaczęłam studia już jakiś czas temu, no bo tam 2 czy tam 3 października. No i jeśli chodzi o mój plan, to jest taki dość, no, ciekawy, powiedzmy. No niestety zaczynam i kończę o bardzo późnych porach, typu na przykład, wiecie, nie mam na 9 i kończę o 16, tylko mam na 12 i kończę załóżmy o 18 albo coś w tym stylu, więc to jest moim zdaniem masakra, ja czegoś takiego strasznie nie lubię. Na przykład poniedziałki mam praktycznie wolne, bo mam tylko o godzinie 16 zajęcia online. Jeśli chodzi o jakieś takie szczegóły, typu jakie mam przedmioty i tak dalej, to zapraszam was bardzo serdecznie na mojego Instagrama, tam jest wyróżniona relacja, w której pokazuję wszystkie przedmioty, moją opinię i tak dalej. Chcę na pewno zrobić też filmik podsumowujący jakby mój kierunek studiów, pierwszy rok albo coś w tym stylu. No jest to uczelnia Uniwersytet Dolnośląski, kiedyś DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu. No i właśnie dzisiaj mam free, oprócz tego, że mam WF na 13:30, ale z racji, że ja regularnie ćwiczę, mam dużą aktywność w swoim życiu, no i chodzę też na zajęcia z pole dance'u, mogłam sobie ten WF odpuścić i po prostu zaliczyć go w formie zaświadczenia, że w moim życiu regularnie pojawia się sport. I szczerze, ja byłam dziewczyną, która nigdy nie odpuszczała sobie lekcji WF-u, naprawdę. Ja oczywiście, jeżeli dobrze się czułam, jeżeli byłam zdrowa, jeżeli jakoś nie przeszkadzała mi miesiączka albo coś w tym stylu, typu nie miałam jakichś strasznych bólów, to za każdym razem na WF-ie byłam, ja bardzo WF lubiłam, to był jeden z moich ulubionych przedmiotów. Nigdy jakby nie byłam tą dziewczyną, która dawała usprawiedliwienie i siedziała na ławce albo zawijała do domu. Zawsze na ten WF starałam się chodzić. No i jak wychowanie fizyczne przez cały czas trwania podstawówki, gimnazjum czy liceum rozumiem, tak totalnie nie potrafię pojąć jakby aktywności fizycznej na studiach do zaliczenia obowiązkowego, jakby totalnie tego nie rozumiem. Na studiach pojawiają się osoby w różnym wieku, jakby to są przedziały właśnie od 19-latków, czy tam 18-latków, czy 20-latków do nawet 60-latków, 50-latków, 40-latków i jakby dlaczego ktoś macie zmuszać do aktywności fizycznej w określonych ramach czasowych? Jak jest się dzieckiem, to się wszystko kształtuje, ważny jest ten ruch, ważne to jest wszystko, ale gdy jesteśmy już dorośli, to jakby nie wyobrażam sobie w wieku 30 lat na studiach być zmuszana do aktywności fizycznej w określonych godzinach. My akurat mamy to na 13:30 do 15:00 w poniedziałki. Jak jesteś dorosły, sam decydujesz o tym, czy chcesz, żeby ruch był w twoim życiu, czy nie. Dobra, to co teraz robię, to sobie się troszkę odprężę po śniadaniu i sobie trochę poczytam. Zostało mi, no wydaje mi się, że niecałe 100 stron 6 części Hell. Jest mi bardzo przykre po prostu. Więc ja bym chciała teraz dokończyć tą książkę, żeby mieć to już za sobą. Będę czekać wtedy na kolejną, bo wiem, że ma wyjść kolejna, mimo to, że miało być tylko 6 części. Później się ogarniemy, muszę ponagrywać rolki. No i o 16 później mam zajęcia. A to co później, to nie wiem, zobaczymy. Okej, kochani, skończyłam książkę i za ten czas coś jeszcze nie odzywam. To się pomalowałam, ogarnęłam. Proszę bardzo, tak się prezentuje makijaż. I teraz rozkładam stanowisko do nagrywania rolek. A, jeszcze wam pokażę. Przygotowałam sobie 3 fity. Przez ostatnie jakieś pół godziny co robiłam. Przygotowywałam fity, mierzyłam i tak dalej, sprawdzałam co siedzi, co nie. No i mamy tutaj jeden taki czarny fit z takim rozpinanym tutaj jakby z dwóch stron sweterkiem. Do tego mamy obcisłe takie dzwony. Mamy do tego ramoneskę i jeszcze czapkę z daszkiem. No i tam mam przygotowane buty, tutaj w ogóle leżą rzeczy, które zawsze tu wieszam, bo robimy się tutaj taką czystą przestrzeń właśnie jak nagrywam. Następnie tutaj mamy fit taki z koszulą, bardziej elegancki, na przykład właśnie na studia albo coś w tym stylu, na jakieś spotkanie biznesowe do pracy ze sweterkiem i takimi garniturowymi spodami. I tutaj mamy taki monokolorystyczny właśnie look, czyli mamy taki utrzymany w takich odcieniach beżu. Teraz rozkładać będę właśnie
mój staty. I od jakiegoś czasu rolki z outfitami nagrywam kamerą, więc teraz się z wami żegnam i lecę nagrywać rolki. Zajmie mi to pewnie jakoś, no do godzinki max. Za około 25 minut zaczynają mi się zajęcia, więc sobie odpalę. Więc w tle będzie mi się leciało, ja będę sobie nagrywać i tak dalej. Także rozkładam sprzęt i widzimy się, jak już wszystko nagram. Kochani, rolki nagrane, ja jeszcze sobie w międzyczasie zrobiłam drugą kawkę, bo właśnie zaczęłam, no w sumie już jakiś czas temu, ale pan póki co opowiadał tylko, co będziemy robić na zajęciach. I się pomyliłam, bo to jednak nie są zajęcia z prawa, tylko są to zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. To jest przedmiot, który już w ogóle miałam. Możliwe, że w gimnazjum też. Nie, w gimnazjum raczej nie. No ale miałam go już w liceum i w ogóle, także zobaczymy, co tutaj będzie. No teraz sobie jeszcze właśnie wypiję kawkę, zjem sobie taki jogurcik, bo jednak mam to teracuchy wciąż. No i przy okazji sobie przeglądam, bo pani z angielskiego przysłała nam notatki, co jutro będziemy robić. I w ogóle ja teraz właśnie dopiero zaczęłam angielski przez cały pierwszy rok na studiach. Nie miałam języka obcego, żadnego, ani angielskiego, ani żadnego innego języka. I w międzyczasie będę sobie montować rolki, które już nagrałam, także widzimy się później. Witam kochani, skończyłam zajęcia, zjadłam, zmontowałam rolkę, wrzuciłam rolkę i oglądałam debatę parlamentarną. Nie wiem kiedy ten filmik wyjdzie, nie wiem czy przed wyborami czy nie, ale mam nadzieję, że każdy z was, kto ma możliwość oddania swojego głosu, zrobi to. Mam nadzieję, że każdy skorzysta z tej możliwości, bo nie można gadać o tym, że jest źle i że chce się lepiej, jak nic się z tym nie robi. No i właśnie raz na jakiś czas mamy możliwość zmian. I właśnie za kilka dni jest ten czas, kiedy możemy to wykorzystać. I mam nadzieję, że każdy z was jest na tyle inteligentny. Ja naprawdę mam nadzieję. Jeżeli nie, to naprawdę nie przejmujcie się, możecie wyłączyć ten filmik, ja nie będę zła. Ale mam nadzieję, że każdy z was jest na tyle inteligentny, żeby wiedzieć, że tekst typu ja nie idę na wybory, bo mój głos nic nie zmieni, a ja nie idę na wybory, bo nie mam na kogo głosować. Takie wymówki to serio, już nie teraz, już nie w 2023 roku. To będą moje pierwsze wybory, od kiedy skończyłam 18 lat, czyli to było 2 lata temu, nie było żadnych wyborów. Więc ja również, tak jak każdy 18-latek, który dopiero dostał możliwość zagłosowania, ja również w tym roku będę to robić po raz pierwszy, więc jestem w tym zielona. Ale staram się, oglądam debaty, oglądam różne wypowiedzi, wchodzę na strony i oglądam programy wyborcze różnych partii. Podejmijcie decyzję i po prostu tego 15 cholernego października idźcie i oddajcie swój głos od godziny 7 do 21. Jest taka możliwość. Ja teraz pakuję się na studia i jutro mam cały dzień praktycznie na uczelni od godziny 9 do godziny 17.30, czyli dłużej na przykład niż mój brat, który idzie do pracy. Hejka kochani, witam was kolejnego dnia. Mamy godzinę 8.44, ja właśnie jestem w drodze na studia. Rano nie zdążyłam się z wami przywitać, bo zaspałam. Miałam ustawiony budzik na 7, obudziłam się 7.30, a miałam jeszcze podjechać do apteki, bo wczoraj wróciło mi zapalenie pęcherza, niestety. O, co jest, ciągle się wygasza. Ja mam skłonność generalnie właśnie do zapalenia pęcherza. Też mam teraz osłabioną bardzo odporność przez to, że jestem chora. No i miałam rano wstać i podjechać jeszcze do apteki, ale jest 8.45, stoję w gigakorku, bo o godzinie 8 i 9 we Wrocławiu na Milenijnym jest po prostu jeden wielki dramat. No ale nic, będę musiała pójść w jakiejś przerwie, wyjdę wcześniej zajęć i pójdę. No a dzisiaj generalnie zajęcia mam bardzo długo, bo do 17.30, później wracam do domu, no i planujemy z Martyną pójść na after. Nie wiem, czy nie będę jakoś bardzo super zmęczona po tych studiach, ale taki jest przynajmniej wstępny plan. Także ja teraz jadę na studia. Widzimy się, jak już wrócę. Także buziaki i trzymajcie za mnie kciuki, żebym wytrwała te 8 ponad godzin. Hello kochani, wróciłam właśnie do domu, jestem ledwo żywa, naprawdę. Byłam od rana na studiach do godziny 17.30, później wróciłam do domu, jeszcze byłam w aptece, bo tak jak mówiłam, wróciłam mi zapalenie. Zjadłam szybko dosłownie obiad, miałam pyszne mielone z ziemniaczkami i buraczkami. To były obiady, o których ja po prostu tak tęskniłam, jak byłam na wyjeździe przez 2 miesiące za granicą. I wróciłam do domu, po czym pojechałyśmy z Martyną na after do kina i powiem wam, że
Nie jestem zawiedziona, bo nie spodziewałam się nic wielkiego. Bardziej chodzę na te filmy po prostu z sentymentu, bo czytałam wszystkie części, jak byłam w liceum. Ja po prostu je pożerałam na lekcjach. Ja lubię generalnie całą genezę, after i tak dalej. Chociaż troszkę jakby się spodziewałam czego innego po tym filmie. Bardzo mi tutaj właśnie brakowało tej relacji Tessy i Hardina, ale ta cała przemiana Hardina była bardzo, bardzo spoko, więc jakby podobało mi się. No po prostu nie nastawiajcie się na wiele, ale mimo wszystko film mi się podobał. No i co? I później pojechałam jeszcze do Martyny. Jest w ogóle godzina już 23:40, zaraz północ. Jedę się zaraz szybko wykąpać, jedę spać, po prostu padam na twarz, jeszcze tak mi strasznie boli głowa. Ale co, byłam u Martyny, bo wybierałyśmy hotel, z racji, że niedługo wybieramy się na nasz pierwszy wspólny trip gdzieś za granicę, taki, wiecie, pozaszkolny i tak dalej, bo miałyśmy jakieś wycieczki w gimnazjum i tak dalej, ale taki pierwszy nasz ever trip wspólny, sam na sam, razem gdzieś za granicę, bo po Polsce, wiadomo, jeździłyśmy i tak dalej. Nie myślałyśmy, że pójdzie szybciej, ale wybieranie takiego hotelu jednak trochę trwało, patrzyliśmy na wszystko, na lokalizację, to jest też dość budżetowy wyjazd, więc chciałyśmy też, żeby było spoko cenie, spoko lokalizacja, spoko warunki i tak dalej. No i teraz przyszłam do domu i zobaczyłam, że czekała na mnie paczka od rana. I chciałam wam tylko szybko to pokazać, bo w sumie bardzo ładna, ciekawa. Mamy tutaj 3 podkłady, 2 korektory, pędzelek, także bardzo fajnie. Będę testować, dziękuję ślicznie i spadam, żegnam się z wami. Po pierwsze, nie mam pamięci, nie mam baterii w aparacie, także totalna klapa, więc widzimy się już jutro. Co to za słodki pies o poranku? Luna! Dobry. Dzień dobry, kochani, witam was. Kolejnego dnia mamy poranek. Jakiś czas temu już wstałam, ogarnęłam różne rzeczy i słuchajcie, co się okazało. Miałam mieć studia dzisiaj na godzinę 12:30. Zobaczcie, jaka słodka, o mój Boże. Miałam mieć studia dzisiaj na godzinę 12:30, ale wczoraj nam pan powiedział, że jest na L4 i nam odwołali zajęcia, po czym miałam później mieć na godzinę 14, ale okazało się, że o 14 do 16 są godziny rektorskie, więc mam na 16 do 17:30, później wieczorem mam jeszcze trening rurki, no i generalnie nie chcę mi się strasznie jechać tylko na te 1,5 godziny, ale już pojadę, bo już jedne te zajęcia ominęłam. Ten słodki piesek, Boże, ona jest dzisiaj taka kochana, naprawdę jest taka kochana. Idę sobie zrobić jakieś śniadanko i tak dalej, coś sobie zjemy, no i później pewnie zacznę się szykować już na studia, czy coś sobie porobię. Nie mam taki luźny dzień, no nie planowałam nic, bo mam, że już będę w trakcie zajęć, okazało się, że nie. Więc jakby mam taki wolny poranek, oj, odpaliłam latarkę. Także zróbcie to śniadanie ze mną. Mam ochotę na serek wiejski, tylko jest do 8 października i ja dzisiaj mam chyba 11 albo 12, więc sprawdzę, czy on jest jeszcze zjadliwy. Nie wiem, ja w ogóle nie jestem przyzwyczajona do tych serków wiejskich, bo ja zawsze biorę te takie, co są dostępne też w Żabce. Najbardziej je lubię i nie wiem, czy nie jest taki w smaku, czy po prostu jest niedobry. Nie no, dziwnie smakuje. Chyba nie będę go jadła. No, dziwnie smakuje bardzo. Dziwny ma posmak. Zrobimy sobie w takim razie owsiankę z owocami. Zobaczcie, mam nawet taką dyniową miseczkę. Przesłodka. No i tak się prezentuje nasze śniadanko. Spójrzcie, pójdę do światła, żeby wam pokazać. O! Tak to wygląda. Także ja lecę tu teraz wcinać i się zajadać i na pewno jakąś boróweczkę dostanie ona. Kolejny dzień, kolejne rolki. Właśnie się zebrałam. Tutaj mam już przygotowane buty, dodatki, lampa rozstawiona, bo dzisiaj pogoda okropna pada, więc strasznie ciemno na dworze. Tutaj mam przygotowane outfity na jedną rolkę, tutaj jest druga i tutaj jest trzecia rolka, bo jeden będzie składał się z 3 outfitów, bo będziemy stylizować ten sweterek, który dzisiaj mi przyszedł z H&M. Opolowałam na niego, bo był cały czas niedostępny i jak udało mi się go kupić, to stwierdziłam, że nagram właśnie rolkę, gdzie stylizujemy. No i tutaj oprócz tego mamy 2 inne outfity. Tutaj są rzeczy, które ściągnęłam z wieszaka. Zrobiłam sobie jeszcze herbatkę i zabieram się za nagrywanie. Także odezwę się do was, jak skończę. Wcinam, a raczej będę wcinać właśnie pyszny obiad o kolację. Mamy tutaj bataty, kapustę i łososia. I przy okazji montuję film, który właśnie oglądacie, żeby móc go wyrzucić. Tutaj mam jeszcze... Tata powiedział, że to jest grzaniec bez grzańca. Nie mam pojęcia, co to jest.
No to jest chyba bezalkoholowy grzaniec po prostu, także klimatycznie bardzo, zobaczcie jaki to ja mam klimacik, idealnie do pracy. Kochani, chciałam wam bardzo serdecznie podziękować, muszę wyciągnąć słuchawki, bo nic nie słyszę. Chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga, dajcie znać, czy takie back to uni, getting my life together, jesienny vlog wam się podobał, coś w tym stylu, nie mam pojęcia jeszcze jak to nazwę, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie jego, mi się bardzo go przyjemnie nagrywało, powiem wam, że naprawdę tęskniłam za takimi luźnymi moimi vlogami i w ogóle mam jeszcze niezmontowane vlogi z Bali, które mam zamiar wrzucić na mój kanał, także czekajcie jeszcze na to, bo wydaje mi się, że one się pojawią. Chciałabym, żeby one się pojawiły, dajcie znać, czy wy byście chcieli. No, ale najpierw zależało mi na tym, żeby wrzucić tego vloga. A tutaj jeszcze poruszam temat właśnie wyborów, poruszam temat tego, co się teraz dzieje w internecie i generalnie jest to taki świeży temat, że dopiero na studia wróciłam i tak dalej, więc nie chciałam jeszcze bardziej tego opóźniać, ale dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie jego i widzimy się już niedługo w kolejnych vlogach. Buziaki!